Drzewo i satelita to zawsze jest problem. Omówimy dwa przypadki, gdzie drzewa skutecznie uniemożliwiają oglądanie programów telewizyjnych. Za pomocą m.in. aplikacji będziemy wybierać i przenosić w inne odpowiednie miejsce czaszę satelitarną i jak zwykle nie odbędzie się bez drobnych problemów wynikających z tego nieplanowanego przeniesienia. W drugiej części filmu przeniesiemy się na działkę i tam też będą problemy wynikające z drzewa. Niestety trzeba będzie kombinować w inny sposób. W pierwszym miejscu problem jest tak zwany sezonowo. Można oglądać telewizję zimą, gdy nie ma liści na drzewie, a to sugeruje nam od razu, że problem nie stanowią choinki, które znajdują się na posesji klienta. Uchwyt zamocowany jest oryginalnie przez dewelopera na tej części elewacji. Widać, że niestety troszeczkę jest za krótki, dlatego ktoś kiedyś zastosował przedłużkę. Podgląd na spektrum, górki szumowe Hotberda są widoczne. Transpondery tak zwane DVB-S dla przykładu widać bardzo słaby mer, ale jeszcze działają. Transpondery DVB-S2 dla przykładu 11508 widać siłę sygnału, natomiast nie widać kompletnie parametru mer i to samo mamy na dekoderze. 90% programów już nie działa. Za pomocą aplikacji potwierdzam tylko problem choinkowy, a dokładnie problem z drzewem sąsiada, które znajduje się w oddali. Aplikacja rysuje linię satelit na horyzoncie, czyli takie punkty, z których padają sygnały satelitarne z danych pozycji. Miejsce ewidentnie jest przysłonięte. Sygnał satelitarny pada z jednego odpowiedniego dla wybranej pozycji satelitarnej kierunku, pod odpowiednim kątem dla danej lokalizacji odbiorczej. Jeżeli nic nie przysłania sygnału satelitarnego, możemy antenę zamontować nawet na ziemi. Gdy drzewa będą blisko, ale wiązka sygnału nadal nie będzie przysłonięta, również antena może być zamontowana na ziemi. Problem zaczyna się robić, gdy wiązka zostaje częściowo lub całkowicie przytłumiona lub też zasłonięta przez czubki drzew. Jednym ze sposobów, żeby sobie z tym poradzić, oczywiście antenę trzeba podnieść w górę, na tyle wysoko, aby wiązka nie była przysłaniana przez czubki drzewa. Jeżeli z jakichś względów nie chcemy podnosić anteny, mamy taki kaprys, żeby była zamocowana na przykład na ziemi albo nisko na elewacji, możemy cofnąć się, czyli odsunąć się od przeszkody, to i tym sposobem nie będzie przysłaniany przez czubek drzewa. Najbezpieczniejszym wydaje się montaż anteny na kominie, to znaczy jest ona bardzo wysoko od powierzchni ziemi. Wtedy zwiększamy dystans od czubków drzew i mamy jeszcze sporo zapasu. Niestety choinki mają tendencję naprawdę do bardzo szybkiego wzrostu i może się okazać, że taki zabieg na długo nam nie wystarczy. Problem pojawia się, gdy mamy bardzo wysokie drzewa. Ucieczka w górę powoduje niestety zastosowanie dłuższych masztów. Antena satelitarna swoją powierzchnią poprzez wiatr generuje dosyć spory nacisk na cały uchwyt montażowy, a uchwyt z kolei na dość mocno obciąża w tym momencie komin. Ostatecznie można jeszcze spróbować odsunąć się w kilka metrów w tył, zwiększając dystans od przeszkody, powodując, że wiązka znów nie będzie przysłaniana. Można ściąć drzewo, taką mam koncepcję. Po przedyskutowaniu wszystkich za i przeciw podjęta została decyzja o montażu anteny na kominie. W ten sposób odsuwamy się trochę w lewo, trochę w tył i trochę w górę. W nowym miejscu montażu sygnał będzie padał z nadchoinek, które i tak klient planuje wyciąć, a przez to, że odsuniemy się od drzewa sąsiada, czyli w lewo, nie będzie nam już to drzewo przeszkadzać. Przeciągamy okablowanie na poddasze, wpinamy się do instalacji, która w teorii, właśnie w teorii, tam powinna się znajdować. Niestety na poddaszu po kablach ani śladu. Rozebraliśmy częściowo podłogę z klientem w miejscu, gdzie te kable miały rzekomo iść. Niestety tam również wiązki kabli nie ma.
Montażem anteny na kominie blaszanym zanudzać Was tym razem nie będę. Sygnał z tej małej czaszy cyfrowego Polsatu mamy na poziomie 15,3 mera na TVN-ach. Szału nie ma, ale podobno przez kilka lat wstecz, jak jeszcze te choinki nie podrosły, to klienci oglądali i nie narzekali, więc na większą na siłę nie będę teraz wymieniać. Aplikacja pokazuje, że mamy jeszcze trochę zapasu. Myślę, że na parę lat na pewno starczy. Obejma kominowa jest to zwykła srebrna, jednak taśmy wymieniłem na grafitowe. Takie po prostu zrobiłem kombo. Na tych srebrnych taśmach myślę, że to będzie bardzo widoczne, a na tych grafitowych ta obejma zniknęła na tym kominie. No i teraz przyszedł czas na kombinację z okablowaniem, a tu kombinacje były dosyć spore. Dobra, kabel idzie tędy, wchodzi tu, idzie z kablem, wychodzi tędy i będziemy się wwiercać od tamtej strony. Teraz się musimy przewiercić stąd, pod skosem, tu. Tu mamy kabel wyprowadzony już pod spodem nowy. No i tu chciałem wyjść w tym miejscu, maksymalnie. I ten kabel po prostu wprowadzimy od góry, żeby go nie było widać. Chwyt zostanie, można go usunąć, zaślepić dziurę. Kable łączą się w środku, są przeciągnięte. W tym miejscu się łączą, są przeciągnięte, wchodzą za rynną i idą do góry sobie do anteny. Wyciągnąłem dwa, żeby przyszłościowo można było coś tutaj pokombinować. Wiadomo, że na czaszy cyfrowego Polsatu na niektórych transponderach będzie powyżej 15, na niektórych poniżej 14, ale to tak już jest z tymi mniejszymi czaszami. Kolejne miejsce odbiorcze jest to ogródek działkowy, gdzie drzewko, które akurat rośnie przed anteną satelitarną, również na tą chwilę całkowicie przysłoniło wiązkę. Odbioru telewizji nie ma, aczkolwiek podłączając miernik, górki szumowe są, czyli konwerter w zasadzie można przyjąć, że jest sprawny. Po wstępnych oględzinach w zasadzie wystarczyłoby ściąć sam czubek tego drzewka i problem z automatu zniknie. Później trzeba oczywiście tylko kontrolować, aby to drzewko w tym miejscu po prostu nie rosło. Niestety na przycięcie tego drzewa nie ma zgody, bo to ulubione drzewo klienta. Zgody na montaż anteny na dachu również nie ma, ponieważ dach będzie niedługo całkowicie remontowany. No tutaj z ręki mi się udało, fajnie by było na tej blasze z uszczelnieniem, może by się udało i w tym momencie jesteśmy nad drzewami. Albo tutaj od tej strony, nie wiem co jest tam po tamtej stronie, no albo przenosimy tu i tu wtedy robimy uchwyt, obejmę. Taką szeroką rurkę wystawiamy na górę i tu w tym miejscu mamy zapas, bo tu gdzieś był odbiór, nie? No ale jak te drzewa podrosną, też będzie problem, trzeba będzie się odsuwać z tyłu, tam gdzieś. Kolejna analiza wszystkich za i przeciw i padła decyzja o tym, aby podnieść antenę w górę, dokładnie na tej części elewacji. Demontuję zatem stary uchwyt typu L. Zobaczcie sobie, jak ten uchwyt jest w środku mocno skorodowany. Pomimo tego, że niby na zewnątrz się świeci jak psu jaja, to w środku jest totalnie zżarty. Do montażu wybrałem tradycyjną obejmę murową. Maszt dostałem od samego klienta, ponieważ na działce zawsze się coś dużego, grubego, porządnego znajdzie. A po co kupować, skoro na działce jest? Rura jest grubościenna, trochę ją skróciłem i idealnie nadaje się jako maszt do naszej anteny satelitarnej. Rurę ucięłem w miejscu, gdzie były dospawane wąsy. Obejmę murową odpowiednio obliczyłem, w sensie jej odległość od rynny, tak aby maszt wystawał za nią. Stropy mamy tutaj tylko 5 cm. Przyszłościowo będzie ten dom jeszcze tynkowany. Kołki tradycyjnie ramowe na kluczyk 17. Obejma jest zamocowana, przykręcona, maszt wsadzony, delikatnie dotyka rynny. Można oczywiście jeszcze to na dystansach odsunąć o centymetr lub dwa w bok.
Kontrolnie za pomocą aplikacji sprawdziłem jeszcze skąd dokładnie leci wiązka od Hotbirda. Widać, że mamy jeszcze zapas nad tymi koronami drzew. Na maszcie ewentualnie mamy jeszcze też możliwość podniesienia o około metr w górę do tego maksymalnego punktu montaży czaszy. Pokażę Wam, jak kiedyś obliczano grubość rury do wysokości montażu anteny. Mamy taką ilustrację, grafik, za pomocą można ustalić właściwą średnicę rury na maszt i sposób skorzystania z tego grafiku ilustrują przykłady. Widać, że na przykład rura o średnicy na wysokości 4 metrów można ją obciążyć kilogramem, a rura o średnicy, załóżmy, większej, dwukrotnie większej, na wysokości 4 metrów montażu anteny możemy ją obciążyć 15 kg. Także w przypadku anten satelitarnych ta powierzchnia parcia wiatru jest dosyć wysoka. No zawsze należy zamiast, nie wiem, 38 rury ocynkowanej zastosować na przykład 50. Wtedy ona będzie mogła być bardziej obciążona na wysokości, na wyższej wysokości niż rura o mniejszej średnicy. Czasza to jest Famaval 80. Na tym konwerterze parametr MER wyszedł w okolicy 16 dB. Na koniec pozostaje jak zwykle kwestia okablowania. Co, gdzie, jak? No to już po kolei Wam mówię, jakie są plany. Wiem, że to działka, ale jakaś estetyka musi być. To jeszcze nie pęka. Nie będę tutaj szedł tędy, bo to jest tak trochę nieestetycznie. Przewrócimy się sobie tutaj za tą rynną, tu. Czyli stąd przewracamy się tu. I kabel upchniemy ładnie tam i wejdziemy całym nowym do środka. Tu jest tylko jeden telewizor, więc tak, żeby go w ogóle nie było widać na elewacji. Taki jest plan. Czyli tu jest tak, otwór jest na 39. A my musimy wejść troszkę za rynnę. 39, a tutaj jest 27. Tym razem wyszło zgodnie z planem, tak jak chciałem. Kabel jest całkowicie niewidoczny, znajduje się za rynną, później wchodzi w elewację i dochodzi do jednego dekodera, który znajduje się akurat na drugiej ścianie pomieszczenia. Pozostaje zabezpieczyć otwór w styropianie. Przyszłościowo, jak będzie tynk, to oczywiście wszystko zakryje i śladu nie będzie. Sygnał na kablu przywrócony, dekoder jest tutaj akurat z cyfry plus. Działa? Musi. Antena pokojowa na dachu.